Witamy wszystkich w nowym odcinku, a dzisiaj przyszedł w końcu czas na wykopanie cebuli ozimej i czosnku ozimego. Sadziliśmy tu cebulę i ten czosnek chyba w grudniu, czy w listopadzie. Nawet nie wiem, ale już dawno. Dawno, no w tamtym roku. Ładna porosła, zobaczcie. No ale trzeba już ją wykopać, żeby jej robaki nie zjadły. O, patrzcie, tu jest czerwona. O, ta jest ogromna. No fajnie tutaj porosła. Fajna ta cebula. O, ta już jest porządna. No i trzeba ją dzisiaj wszystko ładnie wyrwać i będziemy ją suszyć tam w tunelu. Co nie, Karolina? Tak. No to zaczynamy. A jeszcze wam pokażę. Patrzcie na pomidorki. O, ale porosły. No, piękne są. Strasznie dużo ich jest. I nawet mamy już fioletową paprykę. Patrzcie. Taka ładna fioletowa. Tutaj jest kosmos. Normalnie jest chyba z 20 papryk tutaj na tym krzaku. Strasznie duże. Ktoś tam pisał w komentarzach, że tu nic nie urośnie, że tu tylko rzeżucha urośnie, no, a papryki jest tu po prostu od chuja, normalnie strasznie dużo. Piękna jest ta papryka, tam z tyłu, co tam rośnie? Ten, por. Por właśnie, ale pomidory też, normalnie, co my z nimi zrobimy? Coś wymyślimy. No pewnie będziemy robić leczo, ty papryka później dojrzeje, a pomidory wcześniej. I mam jeszcze cukinię. No to tyle z kapusty pekińskiej zostało. Za dużo wody lała mi zgniła. Takie coś się zrobiło od środku. Od środka zgniła. No ale z tych pomidorów pewnie się leczy zrobić z tej papryki. Do słoików. Na zimę. No to działaj, Karolina. Tak, do roboty. No nie to szło? No wczoraj padało, więc powinno to jakoś iść. O, jest cebula czerwona. Czerwoniutka. Tu jakieś malutkie. Też czerwona. Tak? No, ale ona... No nie bardzo urosło. No ale już wyrywamy wszystko, żeby tu nic nie zostało. Hej. O, ta niektóra fajna. Dobra, zaraz ci pomogę, tylko chcę pokazać, jak to będziemy robić. To tak sucho? No nie, no twardo to idzie. A dziwna, to jest cebula, jedna taka podłużna, druga okrągła, no. Trzecia czerwona. A czekaj, czy tu wcześniej jakieś malutkie są? To nie będziemy ruszać. No właśnie, to kto to sadził? Nie wiem. Nawet mamy owies ekologiczny. Tu, tu. No, tu cebula, ale gruba. No, ma grube takie te. Co tu jeszcze rośnie? Koper. Topola hybrydowa. Porządna. No, rośnie strasznie szybko. Cały czas ją tutaj podlewam. Karolina, jaka urośnie? Ile obstawiasz? Mam nadzieję, że na 2 metry. W tym roku? Tak. No ja też tak myślę, że ona jeszcze troszkę urośnie z metr. Tylko właśnie, miałem tu tylko jedną odnogę zostawić, ale zostawię 3. Wiecie, jedna by szybciej rosła, a 3 rosną wolniej. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj dzisiaj wyprawiłem, to ma pomidory. Tutaj słonecznik, ogórek, karczoch. O, karczoch zaczął ładnie rosnąć. Ładnie odbił. Może coś z niego będzie. Truskawki, o, truskawki czerwone. Nikt o nich nie pamiętał. A tutaj cebula. O kurde, bym się zabił. Ktoś tu drutów nastawiał. Uważaj. Uważaj. O, ta jest, ale ładna. Duża. No, fajna. Fajna. A to sadziliśmy na wiosnę tutaj. No. Jeszcze jest zielona. Powinna być taka. O, właśnie taka. Jak już jest taka żółta, to można już ją wykopywać i suszyć. A ta jeszcze troszkę. No ta już jest gotowa do wykopania. Więc działamy. Patrzcie, tu wam pokażę taki przykład. Tu jest kwiat cebuli, jest cebula. I zobaczcie. Taka malutka. No i właśnie jak nie będziecie obrywać kwiatków, właśnie tych, to będziecie mieli taką cebulę zamiast o takiej. Tu nie ma kwiatu, obrywałem. No i patrzcie, jaka różnica jest. No praktycznie wszystkie te kwiaty poobrywałem, no i ta cebula jest dosyć ładna. No i właśnie, jest trawą zasypane. Patrzcie, pod trawą. Nie ma ani jednego chwastu. No czasami tutaj coś przeszło przez tę trawę. Ale tak poza tym, patrzcie, jest goła ziemia. Następny rok na pewno też będę sypał trawę. Bo po co plewić, męczyć się, jak można nasypać trawą i mieć spokój. To nie, Karolina?
Fajna ta cebula, fajna. Te chwasty też można od razu wyrywać, żeby tu nie przeszkadzały. To też taka, jaka bądź. Chwasty. Te chwasty, cebula. Ładnie rośnie w tej trawie. No. No i właśnie jak jest ta trawa, jak są upały, to się ta cebula nie przesusza. Bo cały czas trzyma wilgoć. W przyszłym roku tylko tak trzeba sadzić. W sumie mam dużo słomy na stajni. Patrz, jaka ładna. Wow. No. No, ogromna. Super. No to też. No, ona jakby tak zaczynała troszkę podgniwać. No. No, troszkę zaczyna gnić już. Za długo tutaj siedziała na tym polu. A to jest zimowa cebula. To trzeba wcześniej wykopać. Już wszystko cebula? Nie. Jeszcze nie? No tu jeszcze. Gdzie jeszcze masz? Tu. Aha, tam. Mi koper przeszkadza. A ten koper, no niech rowo się nam się do ogórków przyda. Tylko to trzeba wyrwać. O, gdzieś tam rzucić w malinę. No, nie, to jest gnime. Wiem, dlatego mogę wyrwać. Aha, dobra. Racja. O, maliny wykosiłem. Już wszystko? Cebula? To nie było na końcu rządka? Chyba nie. Coś tam chyba było. Coś tu jest, a jest cebula. Tak właśnie myślałem, że tu na końcu jeszcze był rządek. Coś tam rośnie, ale tutaj sobiutko. Oho, nie wyrwę tego. Ale sobiutko tutaj urosło. No. Widzicie, tutaj gdzie była trawa, ładnie porosło, a tutaj nie ma trawy i lipa, nie ma cebuli. Tam coś jest, o, w tych krzaczorach, jak to wyrwać. Tu Karolina, jeszcze cebulka, patrz jaka cebulka. Boże, normalnie widzisz? Mogę mnie nie zauważyć. Ja nie wiem, tutaj gdzieś widziałem cebulę, tam jest. Ach. Dobra. Czosnek, tutaj jest czosnek, Karolina. Tylko czosnek trzeba. O, jakie ładne główki. Mm-hmm. On jest ładny. Nie masz tą kopaczkę swoją. O. To jest twardo. Nie tak, bo uszkodzisz. No to jest czosnek polski harnaś. Ładne główki. No nasz polski czosnek właśnie tak wygląda. Takie są główki malutkie, ale jest dobry, zdrowy. Co nie? Tak. Tutaj reszta rośnie, zaraz będziemy kopać ten czosnek, ale najpierw sobie powiążemy cebulę. Tak, o, składać. Karolina, składaj taką na kubki. Oddzielać ci kolory. Tak, można. Czerwoną osobno i tamtą osobno. W sumie to jeden pies. Właśnie trzeba posegregować i trzeba ją troszkę wysuszyć. Taka, no jakaś tam jest ta cebula. Nie ma rewelacji, ale coś tam urosło. Ale widzę, że ta czerwona lepiej urosła. No, ale więcej jej jest. Więcej i lepiej urosła. No. I tutaj jeszcze mamy, o. Gdzie to składać? Tutaj będę to składał. Teraz się powiążę drucikiem. Się powiesi w tunelu, niech sobie schnie. Znowu mają być upały u nas, to szybko wyschnie. Kaczki kwaczu. Tylko tak niedużo, takie małe kępki. Tyle cebuli zebraliśmy. No troszkę tej cebuli jest, nie? Tak. I robimy takie. O takie właśnie. Nie wiem jak to nazwać. Wiązki. Takie pęczki. Tak. O tutaj drucik. I to pójdzie do tunelu. Trzymaj Karolina. O, ryby ciężkie. Tak się wiąże cebulę. Po
ładnie zebrać, wszystko równiutko. Karolina ma drucik. A tu nie wezmę, to jeszcze. To. To. Teraz Karolina musi złapać drucikiem. O, ładnie. Dobra, ściskaj. Z drugiej strony. I zakręć. Będzie się trzymało? No. Pewno? Spadnie? Jest dobrze, tak? Trzymie się. Tak. No to musisz obciąć teraz drucik. Tutaj. Oła, prawie mi palce obcięłaś. To nie było specjalnie. Michał teraz tutaj kopie czosnek. No jakiś tam jest. Na razie nic go, widzę, nie zjada. Więc dobry czas na kopanie. Tutaj trzymaj, Karolina. Oj, niektóre takie malutkie. Mhm, no niestety, ale i to dobre. Aż tam się dorzuci. Pewnie. Takiego zielonka. Dobra, czosnek wykopany. No taki jest, różny. Mały, duży, większy, tu są takie duże. No taki, oj, ten jest skuszony. Zresztą go ciupnąłem rydlem. Ale różny jest czosnek. Ale najważniejsze, że jest. Czosnek jest zdrowy. Naturalny antybiotyk. Więc jedzcie czosnek, a będziecie zdrowi, jak Karolina. Tak. Karolina będzie sama obwiązała czosnek. Ja ci najwyżej ciachnę. Trzymaj to. No. Oszalał. No, ale połóż na ziemię może. Idź ode mnie, to jest moro nieczysta. Połóż ładnie na ziemi. Ja to poradzę. Dobra, przyszyło ci. Czekaj, bo nie widzę. Czekaj. Mocno zaciśnij. Skręć. I tyle. Trzeba go troszkę z ziemi otrząsnąć. A później może odpadnie. Nie możesz obciąć. Oła! Żgieł palce mi obcięłaś. Oto dzisiejsze zbiory. Cebula czerwona, tu żółta i dwa pęczki czosnku. No troszkę tego jest. Co nie? Tak. A jeszcze mamy tutaj cały ten kawałek cebuli i czosnku. A to dopiero będziemy kopać na jesień. A teraz to trzeba tutaj gdzieś powiesić w tunelu. Tylko nie wiem jak. Oła. Zobacz sobie palca. Oj, tak to sobie będzie wisiało przez kilka dni. Aż o, przeschnie. Tak przez kilka dni, żeby sobie przeschło i później w ciemne miejsce do piwnicy czy tam do stodoły, niech sobie leży. Tak to się prezentuje. Już wszystko jest tu powieszone i będzie tutaj sobie ładnie schło. Truskaweczki. Truskaweczki, tak. Takie stare. A i tam. A wszystkie rosną? Chyba wszystkie krzaczki. Jeden chyba nie przeżył. Dobra. Ale opór, bo tam są bakterie, robaki i inne. Jaka słodka. No, długo leżała na słońcu. Super. A ta cebula taka luźna, o tutaj takiej tej i niech sobie tutaj leży. Pomidorki, no troszkę chyba przenawoziłem. Troszkę za dużo azotu. A są czarne pomidorki. Tu też są takie. O, i mój arbuz odbił. Coś tam rośnie. Może coś z niego będzie. Tutaj czarne pomidorki, ogórek. I no i ziemniaczki. Ziemniaczki troszkę się położyły. Ale trzeba je chyba troszkę podlać. No i tutaj wisi cebula i czosnek. Niech sobie schnie. Ale pachnie, co nie? Cebulowo. Tak to wygląda. Była cebula, no i nie ma. No i czosnek oczywiście też był. I też nie ma. Tak, chwasty. Może jutro wszystkie powyrywam na kompostownik. No i pole będzie czekało do jesieni sobie tutaj. Tutaj dynia olbrzymia. Zaczyna kwitnąć. Ciekawe co z niej będzie. Cały czas ją azotem podlewam.
Niech rośnie, duża. Tutaj słonecznik. No ten słonecznik chyba nie pobije tego rekordu, co w tamtym roku, pamiętasz? Tak, wtedy miał 3,5. Tak, ale tutaj już widać, zaczął kwitnąć, więc wyższy nie urośnie. Tutaj na polu czarne pomidorki, jeszcze twarde. Jeszcze troszkę muszą sobie tutaj poczekać. Tutaj bób. Kwitnie. Pomidory. Czarne pomidory. No to jeszcze twarde. Same czarne pomidory się tutaj trafiły. A cebula? O, ta cebula ładna. Tutaj ma marchew. Marchewka. Coś tam rośnie. Tam dynia. Pietruszka. Buraczki. Buraczki słabo w tym roku. Słabiutko. Ale coś tam urośnie. Ogóreczki. Cukinia. O, cukinia już jest. Ho, ho, ho. Patrzcie, jaka cukinia już jest. Ogromna. Macio? Nie wiem, bo mu tu przeszka. O, teraz będzie widać. Jest bardzo dużo cukinii. Niedługo. A ty już, Karolina, jadłaś w sumie taką pieczoną cukinię? Tak, jadłam już na taką smażoną, tak. Też bym zjadł, ale jeszcze za mała troszkę. No i tutaj to nieszczęsne pole, tutaj wszystko ładnie wykosiłem. Tutaj to plewie. No coś tam rośnie. Fioletowy jarmuż. Kapusty jakieś, to takie różne rzeczy. Ale to większość dla królika będzie. Na kapusty no w tym roku no za późno posiałem i nic z tego nie będzie. Tutaj jeszcze zostało do wyplewienia ten pasek. A tutaj maliny. Maliny już są. A patrzcie, malinki. Ekologiczne. Z robakami. Obsikane przez lisy. Takie najlepsze. To nie? Tak. O, prawie złapałem pszczołę. By mnie udziabała. Udziabałyby mnie. Nie no, ładnie te maliny rosną. Nie no, kwitły. Ale cena z tego, co słyszałem, to 2 zł za kilogram. A co ty tu robisz? Patrz, jak się zawiesił. Boże. Nie możesz tam wyssać. Ale ma pyłek. Skaczem gryzie. Ooo. Pewnie mnie udziabał. Pamiętajcie, żeby co zostawić? Łapkę w górę, napisać komentarz i zostawić suba na kanale. No i co? My się będziemy z wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Karolina, patrz, ile mam gałęzi. Wiem, widzę. Dużo, co nie? Strasznie dużo. Roboty będziesz miał. No. Całą zimę będę ciął. Mhm. Taka mała kupeczka. Tutaj. I jeszcze tutaj taka kupa. Kupa, kupa.